Nie żyje Henryk Jerzy Chmielewski, nie żyje papki Ochmiel, autor, Tytusa, Romka i Atomka. To on stworzył Tytusa, Romka i Atomka. Nie żyje Henryk Jerzy Chmielewski, czyli popularny papki Ochmiel. Popularny grafik i scenarzysta w czerwcu skończyłby 98 lat. Informacje o śmierci papcia Chmiela podał tygodnik Solidarność, powołując się na Piotra Kasińskiego, organizatora festiwalu komiksu w Łodzi. Henryk Chmielewski to twórca komiksowych przygód Tytusa, Romka i Atomka, które zdobyły rzesze oddanych czytelników i były ważnym punktem odniesienia dla kolejnych pokoleń polskich twórców komiksu. Jak przypomina Muzeum Literatury w Warszawie, Tytus, Romek i Atomek po raz pierwszy pojawił się na łamach Świata Młodych w 1957 roku. Odznaczony orderem uśmiechu papki Ochmiel urodził się 7 czerwca 1923 roku w Warszawie. Jako Jupiter brał udział w powstaniu warszawskim. Podczas walk próbował przedostać się na Mokotów. Został wzięty do niewoli przez niemieckich lotników. Karierę graficzną rozpoczął w wojsku. Po przejściu do cywila pracował jako rysownik, początkowo w świecie przygód, następnie w świecie młodych. Studiował na Akademii Sztuk Plastycznych w Warszawie na Wydziale Grafiki. Jest autorem kontynuacji serii i komiksowej Sierżant King z Królewskiej Konnicy oraz komiksów własnego pomysłu Półrocze Bumelanta i Witek Sprytek. Największą popularność przyniosła mu ukazująca się od 1957 roku seria komiksów Tytus, Romek i Atomek, która rozeszła się w łącznym nakładzie 11 milionów egzemplarzy. Przez wiele lat pracował w czasopiśmie Świat Młodych, w którym publikował kolejne odcinki. Na motywach z tej serii powstał pełnometrażowy film animowany Tytus, Romek i Atomek wśród złodziei marzeń, gra komputerowa, a także gry planszowe i seria znaczków Poczty Polskiej. Do maja 2010 ukazało się 31 części serii i komiksów Tytus, Romek i Atomek oraz książki W odwiedziny do rodziny. Papki Ochmiel napisał też autobiografię Urodziłem się w Barbakanie oraz książkę Tytus zlustrowany. Henryk Jerzy Chmielewski został odznaczony m.in. Złotym Medalem, Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Warszawskim Krzyżem Powstańczym oraz Orderem Uśmiechu. Pozostaną z nami jego rysunki. Do informacji o śmierci rysownika odniósł się prezydent Andrzej Duda. Na wieczną wartę odszedł papki Ochmiel, Henryk J. Chmielewski, rysownik, autor komiksów o przygodach Tytusa, Romka i Atomka. Żołnierz AK i powstaniec warszawski. Harcerz 70 WDH. Dla ludzi mojego pokolenia, dorastających kiedyś na jego komiksach, kończy się jakaś epoka. RIP, napisał na Twitterze Andrzej Duda. Pozostaną z nami jego rysunki, które mamy w pamięci, napisał minister kultury Piotr Gliński. Wszyscy wychowywaliśmy się na jego Tytusie, Romku i Atomku, mówiliśmy Tytusem teraz. Kiedy gram rolę milionera? Uczył poczucia humoru, historii i wielu innych rzeczy. Cześć jego pamięci, poinformował na Twitterze Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.